Dariusz Kuć i Kamil Kryński. Nieprzypadkowo jest panów dwóch, bo będziemy rozmawiali na początku o liczbie 2. Dwie setne sekundy poprawiliście rekord Polski, ale równocześnie 200 sekundy zabrakło do awansu do finału w sztafecie 4x100 metrów. No, cieszymy się, że poprawiliśmy ten rekord Polski, 32-letni już. Szkoda, że zabrakło tak niewiele, ale te 200 zabrakłoby nam, gdybyśmy biegali w pierwszej serii słabszej, a w tej naszej serii musielibyśmy wejść z trzeciego miejsca i brakowało nam naprawdę dużo więcej. Panie Kamilu, nie dało się na ostatniej zmianie tej klaty bardziej wsunąć na taśmę? No, na pewno się starałem jak najbardziej ją wsunąć na taśmę, no, walczyć do końca, ale no, zabrakło 200, no i niestety. No. Poprawiliście rekord Polski, dało to 9 miejsce na świecie. Czy to znaczy, że świat cały czas ucieka bardziej niż wygonicie? To znaczy, było widać, że wszystkie ekipy trenują już te zmiany sztafetowe, nie tylko my szukamy tam swoich rezerw, ale cały świat już trenuje, no i było widać, bo wszyscy robili rewelacyjne czasy, było dużo rekordów kraju i cóż tu już mogę powiedzieć, no naprawdę ciężko było awansować wyżej. W zeszłym roku z tym czasem byśmy weszli, zdobylibyśmy brązowy medal, a teraz nie dało nam to wejść do finału. Gdyby miał pan wybrać, panie Kamilu, poprawić rekord Polski czy awansować do finału? No, na pewno rekord Polski to jest jednak osiągnięcie, no ale wiadomo, że jednak chciałbym wystąpić w tym finale i tam się zaprezentować z dobrej strony. Czyli optymalnie byłoby awansować do finału, a w finale poprawić rekord Polski. No dokładnie tak chcielibyśmy, to byłby wymarzony scenariusz. No niestety tak nie jest, no chcieliśmy biegać w tym finale bardzo. Wiedzieliśmy, że bieganie na poziomie 38-30 będzie dawało, wydawało nam się, że bieganie na poziomie 38-30 będzie dawało wejście do finału. No poziom był, zaskoczył chyba wszystkich. To samo można powiedzieć o sztafetach kobiecych, gdzie padają rekordy świata. Panie Kamilu, pan na ogół biega na ostatniej zmianie, czyli z tymi największymi gwiazdami. Wczoraj Justin Gatlin, w zeszłym roku zdarzył się Usain Bolt. Można się czegoś od nich nauczyć? Akurat podczas biegu to nie ma czasu na naukę i na myślenie, tylko no jest walka do samego końca, do mety walczymy, także tu nie ma możliwości, żeby jako tako się czegoś od nich nauczyć. A z podpatrywania tego, co robią przed startem? Myślę, że jeśli chodzi o rozgrzewkę, to mają podobną jak my rozgrzewkę, także tutaj niewiele się różni ich przygotowanie do naszego. Panowie, rozumiem, że w tym roku, czy w tym roku jeszcze jakiś start sztafety, czy już tylko biegi indywidualne? Mamy zaplanowany start sztafety w Zurychu. Jest też sztafeta mieszana w Berlinie, dwie kobiety plus dwóch mężczyzn. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo sami nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać, czy to będzie sztafeta kobieta-mężczyzna, kobieta-mężczyzna, czy dwójka-dwójka. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. To chyba po raz pierwszy. Ja nie przypominam sobie, żeby były tego rodzaju próby czynione w przeszłości. Ja też nie spotkałem się jeszcze z taką sztafetą. No to na pewno będzie robione pod publiczność, żeby stworzyć jakieś show w Berlinie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A kto będzie selekcjonerem naszej reprezentacji? Czy się panowie do niej załapiecie w takim razie? Nie nam akurat mówić o tym, nie nam to wybierać. To jest akurat siły wyższe, że tak powiem, o tym decydują. Ja wiem, kto pobiegnie. Ja wiem, że pobiegniemy my dwaj. Trener wczoraj zdradził nam skład męskiej dwójki i powiedział, że ja i Kamil będziemy nominowani do tego biegu. A jeżeli chodzi o panie? Nie chciałbym mówić za panie. Nie wiem, szczerze mówiąc, kto tam pobiegnie. No w każdym razie to bardzo ciekawy pomysł chyba i to jest jakiś chyba też krok do tego, żeby tę waszą lekkoatletykę uczynić trochę żywszą i bardziej popularną, bo niewątpliwie jest z tym problem. Może akurat nie w sprincie. No sztafety są takim właśnie chyba przyciągającym publiczność. Wszyscy czekają na sztafety, dlatego też biegi sztafetowe są rozgrywane na sam koniec zawodów, kiedy ta publiczność jednak przychodzi na stadion i zapełnia go do ostatniego miejsca. No a ten pomysł z mieszaną sztafetą jest naprawdę ciekawy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, czy może będzie to w przyszłości robione na większą skalę. Co najbardziej zapamiętacie z Londynu? Na pewno najbardziej zapamiętamy nasz rekord kraju. No, zapamiętamy to, że daliśmy się wszystko na zawodach i no, na pewno dobre emocje przywieziemy do Polski i będziemy się starać podawać te wyniki dalej. A od strony pozasportowej? Od strony pozasportowej? Szczerze mówiąc, do samego końca skupialiśmy się na tym, na naszym starcie. Nie było miejsca na jakieś wychodzenie poza wioskę i szczególne zwiedzanie. Może jutro będzie trochę więcej czasu. Tyle. Rozumiem, że na zakończenie się wybieracie. No, mamy nadzieję, że się udamy i chcielibyśmy zobaczyć jak to zakończenie.
No i będzie tam okazja do tego, żeby się pożegnać z kolegami i umówić się do Rio. No mam nadzieję, że jeszcze do Rio wytrzymamy i będziemy ciągle się rozpędzać. Nasza sztafeta będzie coraz szybsza i zawsze będziemy w tej 16 i będziemy walczyć już o te wysokie miejsca finałowe. Życzę zatem panowie finału w Rio de Janeiro. Nie dziękujemy. Nie dziękujemy.